Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się pomidorowy.pl, aka Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Medieval na PlayStation 4. Chciałem przez chwilę powiedzieć Medieval 1 na PlayStation 4, no ale mogę też taki powiedzieć Medieval 1 na PlayStation 4. Więc tak, czas na chronologię małą. Więc na czym żeśmy ostatnio skończyli? Pamiętam, że na pewno robiliśmy sobie... Nie, to nie robiliśmy. To chyba było w pierwszej sesji. Wiem, że na pewno robiliśmy śpiącą wioskę. Robiliśmy na pewno mrowisko. Walczyliśmy, kurde, z ptakiem. W poziomie... Już wam zaraz powiem, co to był dokładnie za poziom. To był poziom Zaczarowana Ziemia. I od Zaczarowanej Ziemi możemy pójść sobie na stawy pradawnych umarłych. Ale my sobie tam na razie nie pójdziemy, ponieważ wolę zabrać się za troszeczkę gorszy poziom. Ponieważ jest on trochę podchwytliwy. I mianowicie dzisiejszą sesję zaczynamy sobie od terena. Teren szpitala dla obłąkanych, czyli zaczynamy sobie pierwszy poziom w tej otóż sesji. Zobaczymy, ile dzisiaj przejdziemy. Jak wiecie, mój challenge jest taki, żeby każda sesja wyglądała tak, że co 5 kielichów na sesję, czyli to powinna być według moich obliczeń przedostatnia sesja, ale czy tak będzie, zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać w 100%, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania, poprawię sobie tylko kamerkę, bez zbędnego przedłużania wskakujemy do tego poziomu i zobaczymy, co tam się będzie działo. Śmiesz rzucać wyzwanie Jackowi Greenowi? Jest dość gruboskórny jak na kogoś, kto nie ma skóry. Logika, gdzie ona tutaj być? Bo ja nie kumam. Ja nie pojemaju, co tutaj się dzieje i co tutaj napisaju. Więc proszę mi tu wytłumaczyć. No i fajnie, fajnie cutscenka się tutaj zaczyna i może na sam start zmieńmy sobie broń, czemu by nie. O właśnie, tak. Ja bym sobie mieczykiem zagrał. I dawno nie nagrywałem Medieval Remake. A to za sprawą tego, że musiałem troszeczkę odpocząć od zapasów, jakie nagrałem. I dzisiaj mamy 11 października, kiedy to nagrywam i sobie zaczynamy trzecią sesję i według obliczeń mam nadzieję, że przedostatnią. Nie dlatego, że mi się źle nagrywa Medieval, tylko po prostu chciałbym z seriami pójść dalej. I co my tu mamy? Przeczytajmy księgę. To ogród Zaroka. Nic nie jest tutaj tym, czym się wydaje. Żeby wydostać się z tego labiryntu, musisz znaleźć Jacka Greena. Dobra, musimy pójść do Jacka Greena albo Jacka Greena, jak chcemy sobie go nazwać. No dla mnie to jest bardziej Jack Green, ale no jak chcemy sobie, oczywiście znowu się powtórzę, nazwać. Jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o rozpoczęcie poziomu, to uważam, że graficznie wygląda on bosko. Naprawdę, zaczynamy poziom przy takiej cmentarnej bramie i właśnie sobie będziemy szli takim ogródkiem. W ogóle ten tutaj posąg jednorożca z żywopłotu też bardzo ładnie się prezentuje. Ogólnie graficznie to wygląda naprawdę bardzo ładnie i no myślę, że nikogo nie zdziwi to, jeżeli powiem, że to graficznie lepiej się prezentuje niż oryginał. A teraz zajmijmy się tutaj przeciwnikami. O właśnie, tutaj już jeden został pociśnięty. Teraz następnego trzeba tutaj dojechać, nawet dwóch, bo widzę, że ich tutaj dwóch jest. Dojadę ich w ten sposób, czemu by nie? Ja se postoję w miejscu. Niech się tutaj naprodukują. I... do widzenia, śmieciu. Super, 13% kielicha już mamy zebrane. Tu mamy gwiazdeczkę z żywopłotu, ale my się nią póki co nie interesujemy. I teraz pójdźmy do Jacka Greena, który jest tutaj. Wypadałoby wręcz z nim porozmawiać, czyż nie?
Witam, panie Fortescue. Nazywam się Jack Green. Jestem mistrzem zagadek, a ten labirynt to moje królestwo. Możesz stąd odejść, ale dopiero, gdy odpowiesz na 4 zagadki. To diabelnie trudne i zagmatwane łamigłówki, których jeszcze nikt nie rozwiązał. Zmierz się z pierwszą z nich. W nocy przychodzą nieproszone, za dnia ich nie ma, choć nikt ich nie ukradł. No, więc możemy w takim razie iść rozwiązywać zagadki, ponieważ zaczyna się teraz tutaj nowy gameplay. Jest to gameplay właśnie zagadkowy. Lub, no jak chcemy sobie go oczywiście nazwać. I właśnie to się wszystko zaczyna od tego poziomu, tak więc idziemy sobie teraz właśnie tym labiryntem. Już na sam start widzę, że mamy tutaj grubą potyczkę z farmazoniami. Tak, z farmazonami, dokładnie. Bo to są farmazony, które nas tutaj atakują, ale tu jeden zaraz zostanie pociśnięty. No, mówiłem, jak najbardziej tak. Więc teraz tak, idziemy sobie na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. I patrzymy, co tutaj się będzie działo. Mam pewne obawy, że niestety może mi się to nie udać, więc sobie zmienię kamerę. O właśnie, i tak będę teraz atakował tych farmazonów. Trzeba będzie sobie potem strzały dokupić. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę kamerę, to sobie możemy ją aktywować za pomocą przycisku L2. Myślę, że powinniście mieć to na uwadze, bo jest to trochę kamera, tak jak to Sarge ujął. Pozdrawiam serdecznie. Wiem, że Sarge tego nie będzie oglądał, ale to tak od razu napomknę, że wiem, że Sarge to porównał trochę do, jak to się mówi, do kamery z God of War'a. I w pewnym sensie ma rację tutaj. Co tutaj dużo mówić, jest to w pewnym sensie racja, no nie? 43%, już mamy 43% kielicha, a przypomnę, że dopiero co poziom zaczęliśmy. A więc no to o czym świadczy. No tak jak mam porównywać Medieval 1 do Medieval 2, to Medieval 1 ma w zupełności o wiele, wiele, wiele krótsze poziomy. I teraz tak, pójdźmy sobie tutaj. Co tutaj mamy? Aha, czyli wszystko będzie się teraz opierało na tym, że musimy te gwiazdki niszczyć. 2 znaleziono, pozostało 3. Szukamy gwiazdek. Ja myślę, że... O! Ja myślę, że tutaj będą. Tu na pewno będzie. A, jak widzicie. Znalezione, nie kradzione. Już mamy 52% kielicha, tak więc... No mogę powiedzieć, że już mamy połowę zrobioną. I jeśli chodzi o moje jakieś wspomnienia z tym poziomem, to powiem wam szczerze, że za dzieciaka, kiedy pierwszy raz grałem w Medieval, miałem z tym poziomem mocne problemy. Zresztą na moim Let's Playu z 2014 i chyba 2019, bo akurat Let's Playa z 2019 nie pamiętam za bardzo, więc tutaj nie mogę się tym sugerować. Ale wiem, że miałem problemy z tym poziomem zawsze. A wydaje mi się, że teraz... Cerzu, ale moja zagadka o gwiazdach była prosta. Zawsze lubię zacząć od czegoś łatwego. Wracaj tutaj, moja kolejna zagadka będzie o wiele trudniejsza. Dobra, więc pójdźmy wtedy do Jacka Greena i zaraz dokończę, co chciałem powiedzieć. Żyję dla śmiechu, żyję dla tłumu. Bez tego jestem nikim. Żyję dla śmiechu, żyję dla tłumu. Bez tego jestem nikim. Domyślam się, z czym jest związana ta zagadka. Ale żeby dostać się do tamtego miejsca, to będziemy musieli troszeczkę pogrzebać w tym labiryncie. W sensie pogrzebać, bardziej chciałem powiedzieć, że będę musiał sobie tutaj ustanowić jedną słuszną ścieżkę. I widzę, że tutaj musimy iść. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, no niestety no nie pamiętam moich wspomnień z tamtego Let's Playa z 2019 roku, tak więc tutaj mogę jedynie za to przeprosić. I wiecie co? Użyłbym tej tarczy. Nie mogę? A, mogę, dobra. Super, zmieniono mi tarczę, bo mi trochę szkoda tamtej złotej. No nie pamiętam za bardzo tego Let's Playa, to chciałem powiedzieć. No ale...
Może pójdzie mi teraz lepiej z tym poziomem, kto wie. Nie chcę się od razu źle nastawiać, ponieważ uważam, że lepiej się nastawić w miarę dobrze na ten poziom, a nie ciągle być pesymistycznym. Zresztą ja nie lubię być pesymistą, zawsze wolałem być optymistą. Zawsze tak było i zawsze chyba będzie. Czytaj księgę. Pokaż klaunowi, że ci zależy, otaczając go uśmiechami. Żyję dla śmiechu, żyję dla tłumu. Myślę, że teraz już powinniście wiedzieć, o co chodzi, więc teraz tak. Musimy wszystko ustawić tak, aby właśnie było... O, właśnie tak. Pyk, 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 pyk. No kurde! Szybko! No to jest uciążliwa bardzo zagadka. Na pewno bardzo sprytny. Wracaj szybko, panie rycerzu, bo chcę zobaczyć na twojej twarzy rozpacz, gdy usłyszysz moją następną tajemniczą zagadkę. No dobra, trochę sobie posiedziałem tutaj, no może nie aż tak długo jak z początku, jak pierwszy raz grałem w ten poziom w życiu i potem w moim let's playu pierwszym na kanale i potem w remake'u tego let's playa z PS1-ki. Więc trochę lepiej mi poszło niż zazwyczaj. Ale uwierzcie mi, potrafię tutaj długo siedzieć przy tej zagadce. Bo ta zagadka z tym odwracaniem tych gęb jest trochę trudna. Twarz jak drzewo, skóra jak morze. Jestem wielką bestią, ale boję się gryzoni. Dobra, następna zagadka coś o gryzoniach mówi. Szczerze powiedziawszy, trochę mnie intrygują te zagadki Jacka Greena, ale jakoś przeżyjemy to. W razie co mam młot przygotowany. No, mówiłem, że mam przygotowany, tak więc nie ma problemu. Lecimy tutaj. O, trzeba będzie naparzać się z tym, z tą ośmiornicą. Z żywopłotu. Żywopłotowa ośmiornica, kto by pomyślał, że taki przeciwnik będzie. Runa chaosu. O, elegancko, runa chaosu jest zdobyta, super. Teraz z tego co pamiętam, to zbierając te runę chyba się przeciwnicy na nowo pojawią. A przynajmniej chyba coś takiego było w wersji na PS1. Tutaj nie mam pewności w 100%. Wiem natomiast, że ta runa nam się przyda. Tak, przyda nam się, ponieważ tutaj będzie ten. Będzie myszka, a raczej szczur. Gryzoń, jak chcemy sobie to nazwać. I on się akurat nam przyda, tylko że zanim nam się on przyda, to wypadałoby tutaj przeciwników wybić, ponieważ oni nam będą tylko przeszkadzać. Tu mamy kielich, ale oczywiście na razie sobie go nie zbierzemy, ponieważ musimy mieć 100%. Więc teraz tak, idziemy po szczura, ale tego szczura kurde ciężko będzie dorwać. O, jest. Dobra, chodź. Musimy teraz uważać na koty, ponieważ tutaj dużo kotów chodzi. Przejrzałeś mój blef. Udawałem, że to trudna zagadka, ale oczywiście chodziło o słonia. Ale tym razem prawie mi ciebie żal. Odpowiedzi na kolejną pasjonującą zagadkę nie znalazły najtęższe umysły całego pokolenia. Chodź do mnie. No, więc teraz tak właśnie się prezentuje odpowiedź od Jacka Greena. I tu mamy przejście teraz, jak widzicie, ale my tam jeszcze nie pójdziemy.
Więc teraz tak. Na PS1 ta wskazówka była trochę cięższa, ta zagadka w sumie była cięższa do zrobienia. Natomiast tutaj widzę, że fani ją ułatwili. Pamiętam to jeszcze z mojego streama z 2019 roku. Naprawdę, jeżeli chodzi o naprowadzenie szczura do tego słonia z żywopłotu, to fajnie, że oni to trochę ułatwili, powiem szczerze. Fajnie, fajnie. Toleruję księżyc i gwiazdy. Nie znoszę słońca. Możesz przegnać mnie światłem pochodni. Możesz mnie przegnać światłem pochodni. No, no to już wiemy, o co chodzi. To fani Medieval i osoby, które grały w Medieval, będą też widziały, co to będzie teraz za następny, a raczej już ostatnia zagadka od Jacka Greena. Zanim to jednak zrobimy, to tutaj wypadałoby uspokoić tych przeciwników. Trochę ja oberwałem, to prawda. On się tutaj za dzwonem schował. Easy. Mogło być gorzej. Teraz mamy tutaj fontannę, więc ja pozwolę się doładować. A więc zaraz się widzimy, krótkie cięcie, co zrobię. No, jestem z powrotem, trzeba było troszeczkę energii sobie doładować. I jak widzicie, spadliśmy sobie w dół. Jesteśmy teraz w coś a la takich lochach. Nie wiem w sumie, jak to nazwać. Ale zagadka jest bardzo prosta, jak przygotowanie barszczu na święta. Musimy te pochodnie do tych witraży tutaj przystosować, żeby światło padało na ten księżyc. Jeśli światło będzie padało na księżyc, rozwiążemy zagadkę Jacka Greena. Myślę, że to nie jest jakaś filozofia. I też myślę, że jak pierwszy raz byście zagrali w tę gierkę, to też byście ogarnęli, o co chodzi z tą zagadką, ponieważ nawet ja, kiedy przechodziłem po raz pierwszy Medieval, wiedziałem, o co z tym chodzi. Aniecie, całe wieki wymyślałem tę o ciemności. No, to skandal, ale twój przegniły mózg dorównał mojemu wielkiemu intelektowi. Wracaj niezwłocznie po odbiór nagrody. No, jak widzicie, wyszliśmy tą kratą. Ponieważ tu mieliśmy naparzankę z tymi mackami z żywopłotu. No tak więc, jak widać, cały ten rebus od Jacka Greena nie był jakiś ciężki. Nie były to jakoś super wykańczające zagadki. Masz się za przebiegłego, co? A więc proszę, ser Mondralo, możesz przejść przez mój labirynt. Sam znajdź z niego wyjście. No i to jest, można by powiedzieć, takie, tak jak to Sarge powiedział, tutaj się troszeczkę zainspiruję słowami Sarge'a, ponieważ uważam, że były one dosyć trafne. No to jest, można by powiedzieć, taka ekstra wskazówka, ekstra zadanie, które polega na tym, że mamy znaleźć wyjście teraz z tego labiryntu. Ale myślę, że nie będzie to jakoś szczególnie trudne, ponieważ wystarczy, że pójdziemy w tę stronę. Dokładnie tak. I mamy tutaj końcówkę już. A wszystko to oczywiście polega na tym, że musimy ustawić szachy. I my to zrobimy, ale nie wejdziemy jeszcze do samego środka. I teraz pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego? Dlaczego nie wejdziemy do środka? Z prostego powodu, proszę państwa. Dobra, nie rozumiem. Ustawmy sobie te szachy. Dokładnie tak. I potem trzeba będzie tamten zielony stawić.
Dlaczego my od razu sobie nie pójdziemy na koniec? Bo jak zauważyliście, jednej rzeczy nie zrobiliśmy, którą powinniśmy zrobić. A kto kielich zbierze? Co, myśleliście, że ja zapomniałem? Zdałem sobie oczywiście sprawę z tego, że czegoś mi brakuje. I tym czymś jest właściwie kielich, który powinniśmy już mieć, a nie mamy. Więc dlatego sobie pójdziemy po niego. O właśnie, tu. Teraz będziemy musieli to jakoś na ukos zrobić. Nie tak. Nie tak, nie tak. Tutaj trochę łatwiej się tymi szachami operuje. Łatwiej się trochę ustawia te szachy. Ale dobra, bo chciałem przez chwilę powiedzieć, pozwólcie, że zrobię cięcie, ale nie, nie ma sensu, ponieważ tu już i tak mamy zaraz ustawione. Dokładnie. Więc teraz pójdźmy jeszcze po kielich, którego nie zbierałem, a powinienem zebrać. Teraz możemy iść do sali bohaterów. I poziom mamy zrobiony. Całkiem szybko poszło, 23 minuty. Znaczy, oczywiście odjąć muszę ten. Odjąć muszę to, że troszeczkę siedziałem na tej zagadce z uśmiechami, ustawianiem tych twarzy. Więc no, trochę mniej pewnie wyjdzie. No i jesteśmy w sali bohaterów. 11 kielich jest nasz. Sprawdzamy sobie teraz co i jak i gdzie. I pójdźmy do góry. Z kim będziemy mogli porozmawiać? Kto tu... Dobra, ten się na mnie świeci. Na razie on nas nie interesuje. Kto się będzie teraz świecił? Ona się nie świeci. On się nie świeci. Więc pozostajesz tylko ty, centaurze. Danielu, mogę ci coś dać, ale nie wiem co to takiego. Lubisz hazard? Płomienny długi łuk, elegancko. Mamy 11 kielichów, bardzo ładnie one się tu prezentują, ale na razie nie będę ich tutaj, nie będę ich tutaj, jak to się mówi, przewracał. Idźmy, opuszczamy salę bohaterów, nic tu po nas. I teraz z terenu szpitala dla obłąkanych możemy pójść dalej, a mianowicie do poziomu szpital dla obłąkanych. Jesteście gotowi? To jest poziom, który za dzieciaka w Let's Playu z 2014 i z 19. Tak, z 19? Tak, w 19 robiłem Let's Play, tak, dokładnie. Wykończył mnie. Musiałem przez chwilę pomyśleć, musiałem przeanalizować to. Jako pierwszy w historii Gallowmere sam zgłaszasz się do szpitala dla obłąkanych. Inni pacjenci z pewnością cieszą się z twojej obecności, przynajmniej przez chwilę. Brzmi to co najmniej irracjonalnie. Ale opowiem wam teraz o trofce, która ma tutaj miejsce. A mianowicie, jeśli zestrzelimy płomiennymi strzałami tutaj przynajmniej 50 zombiaków, coś takiego, to dostajemy trofkę. Ja tego w oryginale nie robiłem. Nie leciałem z ognistym tym łukiem, bo stwierdziłem, że po co, skoro mogę to zrobić w inny sposób. A mianowicie mogę mieczem pocisnąć albo młotkiem. No ale jako, że okazało się, że była to dosyć dziwna decyzja, no to stwierdziłem, że chyba ognistym łukiem będzie o wiele lepiej. I ten poziom to jest jeden wielki... jedna wielka naparzanka z przeciwnikami. Pewnie się teraz powiecie do mnie, że ej Michał, ale ty ominąłeś tam te przejścia tych zombiaków, no tam pewnie były jakieś elki czy coś. Otóż tam nic nie ma, tam nie ma żadnej kasy, tam nie ma niczego, tam dosłownie jest pustka. I jak możecie w tle usłyszeć, leci tutaj klasyczny soundtrack. Klasyczny mam na myśli soundtrack z pierwszego poziomu. A to dlatego, że ten poziom to jest jeden wielki rush walki z, no, truposzami. Więc można by powiedzieć, że... takie... to będzie oczywiście taka trochę teoria z dupy, więc nie bierzcie jej jako pewnik. Bo to jest bardziej coś, co ja próbuję na siłę trochę usprawiedliwić. Ale powiedzmy, że nazywa się... powiedzmy, że to jest coś ala taki, nie wiem... tak jakbyśmy byli w pierwszym zmodyfikowanym poziomie. O, tak to powiem.
Też słyszałem, że jest inny patent, mianowicie te udka z kurczaka możemy wziąć i rzucić w zombiaków, to przy okazji byśmy się też wyleczyli. Wyleczyli. Dobrze powiedziałem? Wyleczyli. Wyleczyć. Chyba dobrze powiedziałem, nie wiem. Ale tu mamy energię, fiolkę energii, więc no. Więc spoko. Już w ogóle mamy zaraz 50%.